Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. Jeżeli jesteście po raz pierwszy, to również gorąco Was witam. Zachęcam do subskrypcji, jak również do obserwacji mojego Instagrama. A w dzisiejszym filmiku będzie o perfumach, o których bardzo jest ostatnio głośno, zarówno na zagranicznym YouTubie, jak i na polskim, perfumach z nowej linii marki Latafa, które są klonami zapachów niszowych, bo często tak właśnie jest, że perfumy arabskie to są jakieś klony. Będzie też zapach od Paris Corner, też marki arabskiej, które mi się bardzo spodobały. Oczywiście będą to moje opinie na temat czterech zapachów, które przetestowałam i o których chcę Wam powiedzieć. Nie wszystkie do końca przypadły mi do gustu, więc jeżeli taki filmik Was interesuje, to bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznę od perfum, które wzbudzają ostatnio bardzo dużo emocji. Na wielu kanałach widziałam recenzje tych perfum. Bardzo chciałam przetestować oryginał, ale niestety nigdzie nie mogłam go dostać. Chodzi tutaj o Gris Charnel BDK, bo właśnie ten zapach, który tutaj widzicie, jest klonem tych perfum. Ładnie zapakowany. Zresztą marki arabskie dbają o design swoich perfum. No tutaj mamy bardzo ciekawą butelkę, bo butelka jest taka prosta, elegancka i mowa tutaj o zapachu marki Latafa Liam. Jeżeli chodzi o te perfumy, to tak naprawdę po nutach zapachowych chyba nie powinnam ich kupować, ale dojdę może do tego za chwilę. W każdym razie jest to unisex, bardzo ciekawy zapach. I jeżeli chodzi o podobieństwo, nie znam pierwowzoru, więc nie powiem, czy jest on podobny, czy niepodobny. Z tego, co słyszałam, jest bardzo podobny. Natomiast i tak jest fajny, ciekawy. Jeżeli lubicie zapachy z dużą dawką drzewa sandałowego, bo tutaj jest go sporo, no to te perfumy mogą się Wam spodobać. Jeżeli chodzi o nuty zapachowe, to są one takie same jak w oryginalnym zapachu BDK Gris Charnel, przynajmniej Fragrantica podaje te nuty zapachowe jako identyczne. Mamy tutaj kardamon, figę, czarną herbatę, irys, labdaną, wetyverię, wanilię, drzewo sandałowe, fasoletonkę i paczulę. Szczerze Wam powiem, że perfumy są bardzo ciekawe, bardzo mocne. Jeżeli chodzi o utrzymywanie się na skórze, to pięknie się utrzymują, projektują. Natomiast nie do końca jest to zapach dla mnie. Nie do końca trafiłam w swój gust. Sprawdziłam, że jest on między innymi podobny do Versace Crystal Noir i rzeczywiście coś w tym jest. Ale może tak zacznę od początku. Mamy tutaj we wstępie kardamon wyczuwalny, zieloną figę. Figa nie jest przykra, ona naprawdę bardzo ciekawie wybrzmiewa. No dochodzi tutaj oczywiście irys, dochodzi wetyveria. Natomiast co tutaj czuję, to dużą dawkę drzewa sandałowego. Drzewo sandałowe tutaj jest w dosyć dużej ilości. Ono jest kremowe, maślane, takie dosyć tłuste, bym powiedziała. Jest to drzewo sandałowe, które nie do końca mi odpowiada. Między innymi dlatego pozbyłam się zapachu od marki Versace Crystal Noir, dlatego że ten zapach mnie męczył, drażnił. Na początku mi się spodobał, ale potem niestety nie dałam rady go używać. To nie jest to samo co Versace Crystal Noir. Też nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że jest to ten sam zapach. Nie, nie. To są zupełnie inne perfumy. Natomiast wydźwięk, jakiś taki wspólny vibe one posiadają niestety i dlatego ten zapach, mimo że jest piękny, niewątpliwie, że jest bardzo ciekawy, jest to unisex, więc panowie i panie mogą po niego sięgnąć, że tutaj mamy może nie tyle bogactwo składników, co zmienność tego zapachu. Ciekawy wydźwięk na skórze, to jednak on mi przypomina miks dwóch perfum. I te perfumy, które, o których za chwilę Wam powiem, również były wymienione jako podobne na Fragrantice i coś w tym jest. Mianowicie, ja bym powiedziała tak, według mnie jest to połączenie Stesza Sary Jessica Parker z Versace Crystal Noir. Jeżeli chodzi o podobieństwo do Stesza, to jest ta drzewność, która mi nie odpowiadała. Stesza się pozbyłam również, dlatego że nie były to perfumy niestety dla mnie. Czyli takie drzewo, taka drzewność mocno wyczuwalna, taka oleistość, taka, ja Wam powiedziałam, że Stesz kojarzy mi się z taką żywicą z drzewa, jak taki dobrej jakości wosk do drzewa. Nie wiem, to mi się, Stesz mi się tylko i wyłącznie z tym kojarzył, na mojej skórze one wybrzmiewały w ten sposób i absolutnie mi nie podeszły. No i tutaj jest też ta sama drzewność, natomiast dodany jest jakby jeszcze delikatny vibe, czyli jakby kilka kropli dodać Versace Crystal Noir i tak mi ten zapach wybrzmiewa. Czyli czuję pewną kokosowość,
Nie wiem, tak się nuty układają, że ja jakbym kokos tutaj delikatny wyczuwała. W każdym razie zapach bardzo ciekawy. Dla osób, które lubią tego typu klimaty, drzewno figowy, figa zielona, figa ciekawa, dużo drzewa sandałowego. Naprawdę zapach fajny, ocieplony tonką, chociaż nie jest to taki zbyt słodki zapach, taki akurat ciekawy unisex, więc jeżeli tego typu klimaty Wam są po drodze, jeżeli lubicie takie perfumy, to gorąco Wam polecam Liam, bo naprawdę jest to ciekawy zapach, natomiast mówię, nie dla mnie, dla mojego męża również, on też nie lubi tego typu perfum, więc pozbędę się ich, po prostu myślałam, że zostawię, kupiłam je w Notino, natomiast chyba będę je zwracać, dlatego że no niestety, mimo że ciekawy, mimo że fajny, to jednak nie jest to zapach dla mnie. Kolejne perfumy też dosyć takie hype'owane na YouTubie, dużo osób, szczególnie na zagranicznych kanałach, o tych perfumach się wypowiada. Mowa tutaj o zapachu marki La Taffa, które się nazywają Vintage Radio, bardzo ciekawe opakowania. To jest taka seria, która ostatnio wyszła, mam tu jeszcze drugi zapach z tej serii, pokażę Wam za chwilę. Taka właśnie z ciekawym vibe'em, no jeżeli chodzi o to radio, to ono jest wytłoczone, naprawdę butelka dobrze zrobiona. No ale przejdźmy do tego, cóż to za zapach. Mianowicie według Fragrantiki jest to klon, to też jest unisex, też znanego zapachu, też niszowego, Initio Paragon, który jest takim zapachem już według mnie ciekawszym, to znaczy dla mnie osobiście bardziej mi się spodobał i ten chyba na razie sobie zostawię. Jeżeli chodzi o noty zapachowe, też są identyczne jak w zapachu Initio Paragon. Mamy tu lawendę, szałwię, bergamotkę, gwajakowiec, śliwkę, czarny pieprz, drzewo sandałowe i ud. Jeżeli chodzi o agar, to nie jest on mocno wyczuwalny, raczej delikatnie. Początek jest męski. Jeżeli nie lubicie uniseksów, jeżeli nie lubicie zapachów mocno skręcających w męską stronę, to też te perfumy Wam się nie spodobają. Natomiast jeżeli lubicie lawendę, szałwię, ale tutaj nie jest taka sama lawenda jak w zapachu Libre i w Saint Laurent. Ona jest inna, bardziej kremowa, bardziej gładka, nie wiem jak to powiedzieć. W połączeniu z bergamotką tworzy właśnie taki ciekawy, cytrusowo, delikatnie cytrusowy vibe, czyli taka lawenda z cytrusami. Dochodzi śliwka. Śliwka tutaj jest niewędzona, niesuszona, ale fioletowa śliwka. Powiem szczerze, że mnie się kojarzy ze śliwką węgierką, czyli tu jest taki zapach delikatnie słodki, już mi się podoba, bo ta lawenda i szałwia za chwilę się wysładzają delikatnie, ale nie jest to taka ulepna słodycz. Wydaje mi się, że za sprawą śliwki. Czarny pieprz, jeżeli jest, to też w takich umiarkowanych ilościach. Nie jest taki gryzący, taki mocny, wgryzający się, przeszkadzający. On jest też bardzo dobrze wkomponowany w całość. Mamy drzewo sandałowe i ud, ale drzewo sandałowe tutaj jest nie takie jak w zapachu Liam. Takie mocne. Ono jest tylko dodane po to, żeby nadać delikatnej drzewności i żeby nadać zapachowi głębi delikatnej i wzmocnić ten zapach. Bo drzewo sandałowe często jest dodawane do perfum, dlatego że wzmacnia zapach. I tutaj też ono, wydaje mi się, tylko wzmacnia, nie jest zbyt mocne. Zapach mi się podoba, chociaż wydaje mi się, że Liam jest mocniejszy. Liam wyczuwam na sobie dłużej, natomiast to jest tak, że perfumy arabskie muszą odstać swoje. Możliwe, że Liam jest trochę starszym zapachem, natomiast te możliwe, że na świeżo zrobione, nie mam pojęcia. Jest to zapach na cieplejsze pory roku, ale również wiosną można po niego sięgnąć. Nie wiem, jak będzie wybrzmiewał latem, powiem Wam, jak go przetestuję. Natomiast na razie go zostawię, bo mi się podoba. Może go używać mój mąż, bo akurat ten klimat już mu bardziej odpowiada niż Liama. Mogę używać ja. Dlatego też mówię, te perfumy zostawiam. One są lekko słodkie. Naprawdę, naprawdę ciekawe perfumy. To jest to zapach, mimo że unisex, to bardzo dobrze się nosi na kobietach. Więc Vintage Radio marki La Taffa jest w moim klimacie i na razie ze mną zostaje. Kolejne perfumy kupiłam dlatego, że ostatnio podobają mi się zapachy skórzane, ale też nie wszystkie, bo wolę, gdy jest to zapach skórzany, może być uniseksem, ale taki, który no, będzie się dobrze nosił kobietom. Ja Wam mówiłam, że testowałam kilka zapachów skórzanych i niestety często tak się zdarzało, że był to zapach zbyt takiej animalnej skóry, takiej ciężko się noszącej. Natomiast te perfumy, które za chwilę Wam pokażę,
Też kupiłam z polecenia, oczywiście YouTube'owego, jak ja to mówię kolokwialnie, też z zagrania, na zagranicznym YouTubie więcej osób mówiło o tych perfumach. Mowa tutaj o zapachu marki Latafa, to też jest ta seria właśnie, z tymi takimi ciekawymi butelkami. On też przyszedł przepięknie zapakowany, bo ja Wam jeszcze nie pokazałam, słuchajcie, opakowań, opakowania zarówno tych perfum Vintage Radio. Tu jest pudełko, szybciutko może Wam pokażę, bo oczywiście ja sobie przygotuję, potem zapomnę powiedzieć. Pudełka naprawdę eleganckie. I Rev Human też było w takim opakowaniu. No ale cóż, wracajmy do zapachu. Jest to zapach skórzany. Ale czym się zasugerowałam kupując te perfumy, to to, że jedna z youtuberek, czy dwie kobiet, bo oglądałam u kobiet i u mężczyzn, i jedna z kobiet powiedziała, że jest to bardzo ciekawy zapach dla kobiet. Mimo że unisex, to jednak morela, która tu występuje, bo zaraz Wam przeczytam noty zapachowe, sprawia, iż jest to zapach trochę posłodzony, ta skóra nie jest taka animalna, nie jest szorstka, jest taka bardziej kobieca. No i postanowiłam przetestować. Ale jeżeli chodzi o ten zapach, no to on jest trudny, muszę Wam powiedzieć, więc też nie rekomenduję, nie polecam wszystkim paniom. Tutaj nie powiem, że to jest klon czegoś, dlatego że na Fragrantice nie znalazłam, czego to jest klon. Te kobiety, które oglądałam, stwierdziły, że może to być klon Ombre Leather Toma Forda, ale posłodzony. Dlatego, że Ombre Leather jest bardziej takim męskim zapachem. Ja kiedyś go wąchałam, on mi się nie spodobał. Natomiast ten, mimo że jest podobieństwo, to ta morela, śliwka, bo one tutaj występują, sprawia, iż jest to zapach bardziej słodki. Mamy tu tak, morelę, śliwkę, różowy pieprz, osmantus. Osmantus to też jest bardzo ciekawy składnik perfum, skóra, olibanum, styrax i jodła balsamiczna. Są to perfumy owocowo-przyprawowe. Początek jest mocno męski, powiem Wam szczerze, i ten początek dosyć długo trwa, bo ja czuję tutaj mocny różowy pieprz, wyczuwam troszkę może owoców, ale ta morela i śliwka nie mogą się do końca przez ten pieprz przebić. One próbują się wydostać, no i niestety nie dadzą na razie rady, ale później ten zapach się wysładza. I one stwierdziły, że te perfumy są słodkie, że są takie dżemowe. No ja na razie na sobie tego nie zauważyłam, może zbyt krótko je testowałam. Szczerze Wam powiem, że według mnie na razie wydaje mi się, że bardziej skręca w męską stronę niż w damską, ale może te perfumy też potrzebują jakiegoś takiego pewnego odstania, może zaczekam, może później ta morela i śliwka się bardziej u mnie pojawią. Jeżeli chodzi to o męża i mnie, to dziwne, bo na mnie ten zapach pachniał bardziej męsko, na mężu, jak go psiknęłam, bardziej damsko, więc czasami tak jest, no z uniseksami właśnie, że one różnie wybrzmiewają na różnych skórach. Tu chodzi też o pH skóry, o takie różne aspekty. No i cóż, no jest to zapach, nie, jeżeli chodzi o ten poprzedni Vintage Radio, bardziej mi się podoba, ten troszeczkę mniej. Ale też jest ciekawy. Szczerze Wam powiem, że dam mu szansę, bo tutaj trzeba zaczekać z tymi perfumami. Może one się przegryzą, mówiąc kolokwialnie, może jeszcze troszeczkę się tak, można powiedzieć, może skręcą bardziej w damską stronę. W każdym razie na pewno ciekawe perfumy. I najbardziej podoba mi się baza. Więc troszeczkę trzeba zaczekać. Tutaj dosyć, może nie tyle długo, co jednak... Przez dosyć długi czas one wybrzmiewają męsko, natomiast w bazie są słodsze, w bazie są takie kremowe, delikatnie skórzane, już bardziej damskie. Więc tak ten zapach odbieram. Może jeszcze o nim Wam powiem. Nie wiem, czy go zostawiam w kolekcji. Zobaczymy. Ciekawy na pewno, ale czy będę chciała go zostawić na stałe, to jeszcze się zastanawiam. W każdym razie ciekawe, skórzane perfumy, unisex, ale nie dla wszystkich. No i ostatni zapach, powiem Wam szczerze, uwielbiam. To jest marka Paris Corner, to też jest marka arabska i ich perfumy rzeczywiście są bardzo ciekawe. Tutaj nie ma zbytniego piżma, bo marka Latafa potrafi jeszcze gdzieś tam, mimo że piżma nie ma, wrzucić to piżmo, które w końcówce jest wyczuwalne. Tak było na przykład z zapachem Latafa Camra. Ja wiem, że wielu osobom Latafa Camra się spodobała, wiele osób posiada te perfumy. Ja się ich pozbyłam, dlatego że zbyt mocno wyczuwałam piżmo w końcówce, taki ten zapach na mnie był zbyt męski, jeżeli chodzi o bazę. Natomiast te perfumy bardzo lubię. Kupiłam je z polecenia na YouTubie, oczywiście w ciemno, dlatego że też nie miałam ich gdzie przetestować. A mowa tutaj o zapachu Paris Corner Night of Arabia Killer Oud. Jest to unisex, natomiast jest to przepiękny unisex. Bardzo mi się podobają. One są...
takie damskie, bym powiedziała. Mimo, że panowie też mogą na sobie nosić, bo podejrzewam, że na każdej skórze będą wybrzmiewały inaczej, to i tak zapach jest przepiękny. To jest klon zapachu Byredo Black Saffron. Nie znam Byredo, więc też nie będę się wypowiadać. Jeżeli chodzi o nuty zapachowe, to mamy szafran, pomelo, jagody jałowca, różę, czarny fiołek, skórę, różowy kryształ, malinę, drewno kaszmirowe, wetyverię. No te są te same, jeżeli chodzi o Byredo i o Paris Corner, więc podobieństwo na pewno jest. Może nie mają tej głębi, bo powiem Wam szczerze, że fakt, że perfumy, klony arabskie nie mają aż takiej głębi, na pewno nie będą identyczne, to będą różnice. Natomiast tak jak nosimy je globalnie i ktoś od nas z daleka je powącha, to wątpię, czy do końca będzie wiedział, co to za zapach. Tutaj tylko ubolewam nad czym? Nad trwałością tych perfum. Niestety powiem Wam to, żebyście wiedzieli, że nie jest to tak trwały zapach, jakbym chciała i nie ma takiej mocnej projekcji. Dzisiaj go mam na sobie, oczywiście cały czas go wyczuwam, no ale niedawno się prysnęłam, dlatego też mocno jest wyczuwalny. No, jest krócej się utrzymujący niż te perfumy wszystkie, które Wam wcześniej pokazałam, ale i tak można się dopsikać i tak mi się podoba. To jest duża butla, więc na jakiś czas mi wystarczy. Jest jeszcze inny klon zapachu Byredo Saffron. Może go kupię. Na razie nie będę o nim mówiła i powiem Wam, czy jest lepszy, czy jest gorszy. W każdym razie na razie ten mi wystarczy. Jest to szafran, przepiękny, niezbyt mocny, bardzo dobrze połączone z maliną. Ja tę malinę cały czas wyczuwam. Róża jest, ale wydaje mi się, że jest to taki bardziej szafranowo-malinowy zapach. Troszkę drzewny, troszkę pikantne właśnie za sprawą jagód jałowca. Nie jest to zapach zbyt pudrowy, więc też nie powiem, że jest to jakiś pudrowy zapach. Natomiast ciekawy, troszkę drzewny, naprawdę piękny. Jeżeli chcecie kupić sobie takie perfumy, które naprawdę będą bardzo dobrze wybrzmiewały na paniach, to te Paris Corner wam polecam, ale tak jak powiedziałam, niestety ubolewam nad trwałością, no i tutaj ona nie jest zbyt powalająca. Ale i tak zapach szalenie mi się podoba. I to już wszystko, kochani, co chciałam Wam w tym filmiku pokazać. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Może przyczyniłam się do tego, że ktoś kupi albo zrezygnuje z danego zapachu, bo tak jak ja, no, kupuję w ciemno. Zachęcam jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału, a ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!